Cześć, tu Dorota. Zapraszam na króciutki tutorial z powstawania małej słodkiej karteczki. Jest to mała C6. Ja nadal wykorzystuję tutaj bazę od Repa Kiwi, a dzisiaj pracuję z papierami z Dress Minecraft. Kolekcja nazywa się Kidland i ma grafiki nieco podobne do naszego rodzimego producenta papierów. Są to bardzo fajne, kolorowe grafiki i ja będę tworzyć karteczkę dla nowego obywatela, który właśnie przyszedł na świat. Karteczkę oklejam po zewnętrznych ściankach. Z tyłu sobie szaleję z jakimiś grafikami, bo z tyłu wiadomo, można sobie przyszaleć. Nic tam nie będzie naklejane, natomiast z przodu tradycyjnie robię sobie dwie kontrastowe warstwy. Pierwsza warstwa jest niebieska, druga z białym podbiciem będzie żółta i w sumie w tych kolorach będę starała się mieć moją karteczkę, natomiast na grafikach będzie pododawane nieco koloru czerwonego i o ten kolor tylko będę miała uzupełnioną paletę do tego projektu. Pomiędzy warstwami wklejam sobie kawałek tekturki, aby troszkę unieść moją górną warstwę. Tekturkę, ramkę z kreatywnej pracowni potraktowałam białym embossingiem. Jest to mój ukochany embossing na gorąco firmy Stampendous i to jest bardzo fajny, taki rozlewający się embossing jak lukier. Oczywiście można go jeszcze dokładać tego embossingu, poprawiać i on się jak gdyby będzie dolewał do tego, który już jest. Nie będzie żadnych gór i dolin, tylko on po prostu się wypoziomuje i uzupełni i z tego powodu bardzo, bardzo go Wam polecam. Karteczkę, tą górną warstwę tej karteczki również podklejam tekturką, gdyż staram się ustabilizować ten niebieski papier, który wkleiłam do środka. W związku z tym, że będę miała tutaj bardzo dużo kolorowych elementów podokładanych, w środku dodałam sobie białą serwetkę wyciętą z wykrojnika, aby jeszcze bardziej podbić kolory i uspokoić jak gdyby moje tło do grafik. Grafiki mają sporo niebieskiego koloru, a ja nie chciałam, żeby niebieski wpadał mi w niebieski, stąd zabieg techniczny z tą serwetką. Moja grafika będzie w, znaczy ten misiek w sumie z grafiki, będzie w sumie w centralnym miejscu środka rameczki i wokół niego będę dodawać grafiki. Chcę uzyskać taki efekt, że mój misiek będzie jak gdyby wyłaniał się z pośród grafik pomiędzy grzybków i pomiędzy baloników. W związku z tym częściowo po jednej stronie on będzie odsłonięty, a po drugiej stronie będzie balonikami przykryty. Czyli będzie nachodził na grzybki, a baloniki będą z kolei nachodzić na miśka. Chciałam uzyskać taki efekt trójwymiarowy. Część moich grafik podklejam na kosteczki dwustronnie klejące. Natomiast to tylko dlatego, że chcę je wykorzystać do końca. Ja nie lubię podklejać na kosteczki. Bardzo często mi one się odklejają i takie wypadki lubią mi się zdarzać w transporcie, jak gdzieś te karteczki wysyłam, a z biegiem czasu, kiedy karteczka leży, czy też inny projekt, nie tylko karteczka, to po prostu potrafią te kosteczki odpaść. Dlatego ja wolę stosować resztki birmaty i jak gdyby tutaj jestem pewna, że na pewno ta birmata mi nie odpadnie. Jeśli z kolei tą birmatę za bardzo widać na projekcie, zwłaszcza takim jasnym albo dziecięcym, to wówczas biorę białą akrylową farbkę i tą birmatę cieniutkim pędzelkiem zamalowuję, żeby nie było widać tego beżu czy brązu od birmaty. Tutaj dobieram sobie nieco kwiatuszków, natomiast chcę przełożyć
więcej żółtego, który jest w drugiej warstwie mojej karteczki, dlatego zaraz zlikwiduję te niebieskie kwiatuchy i zostawię tylko żółte. To jest mała karteczka C6, w związku z tym zaraz będę trochę zabierać tych dużych, wystających kwiatuchów z foamiranu, po to, żeby nie zasłaniały mi za bardzo miśka. Jak również zjadę za chwilę też z tym napisem. Kwiatki z foamiranu kleję na heavy body żel, natomiast całą resztę kompozycji kleję na magika. Tutaj staram się również troszkę urozmaicić moją karteczkę sznureczkiem, natomiast no, po tym jak już niestety mi heavy body zastygło, to doszłam do wniosku, że w sumie ten sznureczek tutaj niekoniecznie był potrzebny, no ale powiem, że po ptokach już było, ponieważ żel medium już zastygł. Na końcu będę jeszcze zmieniać ten mój napis. Ja nie chcę, żeby on mi tak wystawał poza tą rameczkę, dlatego finalnie on będzie nieco krótszy, co też zaraz tutaj Wam pokażę. Dodaję nieco disco, są to cekiny i jest to taki bardzo gładki brokacik. To wszystko. Dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i życzę twórczego wieczoru. Pa!